Medytacja pokoju odpowiedzi z książki Ścieżka mocy, mądrość Plejadian dla świata pogrążonego w chaosie. Barbara Marciniak. Po pierwsze, należy zwolnić tempo i skoncentrować się na oddechu. Delikatnie rozluźnij szczęki, odpręż język. Pozwól, aby głęboki, relaksujący, rytmiczny oddech odprężył Twoje ciało i otworzył Ci umysł na wyższe stany świadomości. Oddychaj głęboko i wyobrażaj sobie, jak Twoje ciało jest całkowicie napełnione złotymi spiralkami energii. Oddychaj głęboko i wyobrażaj sobie, jak Twoje ciało jest całkowicie napełnione złotymi spiralkami energii. A teraz wyobraź sobie falę energii, podobną do delikatnego wiosennego deszczu. Zobacz, jak fala obmywa Cię od szczytu głowy w dół, do samych stóp. Fala zmywa z Ciebie wszelkie napięcia. Czujesz się świeżo i czysto. Czujesz, że możesz swobodnie pogrążyć się w głąb siebie. W Twoim umyśle znajduje się miejsce zwane pokojem odpowiedzi. Użyj swojej wyobraźni, przejdź przez most i odnajdź drogę prowadzącą do jego drzwi, które mogą znajdować się w jednej z kamienic, albo biur przy ruchliwej ulicy, albo w domu stojącym na końcu cichej, wiejskiej drogi, albo w miejscu tak odosobnionym jak gniazdo orła na klifie. Pokój odpowiedzi to Twój własny projekt. Zatem może znajdować się wszędzie, gdzie zdecydujesz. Poczuj silną chęć wejścia do pokoju. Zobacz, jak stoisz przed jego drzwiami. Zapamiętaj przede wszystkim rodzaj i kolor drzwi i kształt klamki. A kiedy już dobrze je zanotujesz w wyobraźni, otwórz drzwi. Pokój odpowiedzi jest wspaniale umeblowany, ozdobiony pięknymi materiałami, wyposażony w wygodne siedzenia, fascynujące dzieła sztuki, globus, książki, kwiaty, rośliny w doniczkach oraz zastawa do herbaty sprawiają, że panuje tu ciepły, gościnny nastrój, a duże szklane drzwi wiodą do przepięknego ogrodu. Wejdź i rozgość się. Znajdziesz w tym pokoju wszystko, czego potrzebujesz. Kiedy poczujesz się już jak u siebie, pomyśl o tym, czego chcesz się dowiedzieć. Rozejrzyj się i pozwól, aby Twój wzrok spoczywał to tu, to tam. Konsekwentnie zachowuj w pamięci to, co widzisz. Kiedy będziesz w gotowości, jasno sformułuj pytanie, na które szukasz odpowiedzi. Poproś, aby w ciągu kolejnych 3 dni pojawiła się równie jasna odpowiedź na to pytanie, po czym usiądź wygodnie, poczęstuj się herbatą, napawaj się spokojem Twojego pokoju wewnętrznej wiedzy. Możesz tu przychodzić, kiedy tylko zechcesz, aby dostroić swoją częstotliwość oraz zdobyć większą klarowność wiedzy o sobie i otaczającym Cię świecie.